Siema ludziska. Jak zwykle, niedzielna praca, coś tam się obraca, sobie dopowiedzcie. Policja dzwoni, że mam przyjechać, otworzyć samochód, jeżeli mogę, Ford Transit. Dlaczego? Z tyłu pakę mam otworzyć, ponieważ właściciel za pomocą GPS-a szukał swojego zgubionego roweru, ukradzionego roweru. No i ten rower zaczął piszczeć właśnie w tym tranzycie. Wezwał policję, no i policja wezwała mnie. Przyjeżdżam na miejsce. Nie. Samochód w podwórku. Schowany dosłownie. Nie wjadę moim dźwigiem, żeby go zabrać ewentualnie. Samochód na pace. Nie ma zamka. Nie jestem w stanie go nawet otworzyć. Paki. Jeżeli otworzę przód, nie będę w stanie go zamknąć. Czyli, że trzeba będzie go zabezpieczyć. Nie będę w stanie go odholować, bo jest podwórko. Nie zmieszczę się moim dźwigiem. Wjazd 3 metry, ja mam 3,60. I tak dalej. Taka jest niedziela. Niestety. Jedynie co zostało policji, to obserwować teren, aż się właściciel tego busa tam pojawi i go aresztować, czy co tam, żeby otworzył po prostu tego busa. Tak to wygląda. Jadę na zlecenie, następne zlecenie. Także pierwszy raz musiałem, słuchajcie, odmówić po kilku latach, powiedzieć, że nie da się tego zrobić. Jadę na następne zlecenie Lamborghini. Lamborghini jeździło za szybko po mieście, po Kudamie, po centrum Berlina. No i policja go schaltowała, a w Niemczech jest tak, jak jeździsz za szybko, chcesz się popisać, to samochód zostaje zabezpieczony na parking policyjny i sądownie będzie uznane, czy facet dostanie ten samochód, czy przepadnie na rzecz państwa. Taka ciekawostka, także uważajcie. No i pojechałem odebrać to Lamborghini. No ale niestety, nie moim samochodem, który miałem, ponieważ ten mój Traverse, co tam z tyłu mam na pace, okazał się węższy od tego Lamborghini. Musiałem do firmy zmienić samochód na inny, ten Traverse rozkładany. Jadę teraz i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Czy mi się uda odebrać, zabezpieczyć to Lamborghini, czy mi się nie uda. Ładne. A właśnie, a dla was będzie zadanie, aby zgadnąć, co to za model Lamborghini jest. No jadę, wam go pokażę. Może mi się uda nawet sfilmować, chociaż nie wiem jak, nie mam uchwytu na GoPro. Ale dzisiaj w ogóle posrany dzień, słuchajcie. Na każde zlecenie potrzebuję po 3-4 godziny. Dlaczego? Ponieważ rowerzyści protestują w Berlinie. I zobaczcie, na przykład tak moja autostrada się wyglądała. Fajnie, nie? Cała zablokowana. Jak ja miałem przejechać? Słuchajcie, nawigacja mi mówiła po 3 godziny z punktu A do punktu B. Cały czas w korku. Ja mówię, rany boskie. Dobrze, że te nowe ciężarówki to mają chociaż klimatyzację, bo to człowiek by zwiędł. No, także jedziemy, zobaczymy, czy się uda Lamborghini odebrać. Jedyny plus taki, że jak jest lato, to można fajne widoki pooglądać. No i tak to wygląda. Dobra, widzimy się na miejscu. No i dojechaliśmy znowu. Policja już czeka, widzicie? A tu stoi moje Lambo. O, dobra. Będziemy nagrywać, czekajcie. Co kaufen wir solche Karre? Weißt du, ich hab nur, also wir sind ja, wir haben den alten Wagen rausgeholt. Hm. Wir haben gehört, dass die Spitze irgendwie die Unigkeit macht. Oder? Und sowas. Also, mach mal das. Schöner Auto. Mitnehmen einfach. Ich hab keinen Führerschein. Ich hab keinen Führerschein. Aber ich kann mal super Führer machen, wa? Ja, das stimmt. Wenn ich da sagte mir jemand, da habe ich Kratzer gemacht oder so, weißt du? Also ein paar Sachen haben wir auch aufgenommen. Ich schmeiß den runter, ist ja geil, oder? Ja. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Thank you.
Kannst du mal ein Stück weggehen, bitte? No i w pizdu i wylądował. I lambu zapakowane. So. Die Nummer von dem Punkt hast du ja aufgeschrieben, ist die gleiche, ne? Das gleiche, ja, ja. Mój John jest mój! Pogadałem troszeczkę z policjantami. I miszki mi mówią, o co chodzi. Jacyś młodzi, a nie wiem, czy to auto po prostu ojca, czy jego, czy coś, nie pytałem, nie obchodzi mnie to. Szaleli tutaj po Kudamie. No jesteśmy po prostu w ten... Sorry za odgłosy. Jesteśmy w samym centrum Berlina, pod bramą brandenburską. No i wiecie, oni tutaj szaleli. No także ile poszaleli? Jakieś 10 minut. Policja ich otoczyła halt i to wszystko było, no i poszaleli. Słuchajcie, tutaj na Kudamie parę lat temu zdarzył się wypadek. Wzięli tam samochody z wypożyczalni, się ścigali. Wyjechał im facet na skrzyżowaniu i go zabili. Oni do tej pory odsiadują dożywocie. Słuchajcie, za wypadek samochodowy. Sędzia potraktował to jako morderstwo z premedytacją. I od tej pory, jak ten facet zginął, to jest bardzo, bardzo rygorystyczne w Niemczech. Takie rzeczy. Wszyscy mnie filmują, panienki mnie filmują, kurde, wszyscy mnie filmują. Widzieliście, nie miałem tam obserwatorów? Turyści będą mieli co pokazywać. Tak by Labo Gigi nie widzieli. No, także tak to wygląda. No, widzicie, a jakby jechali takim czymś, to by było spokojnie. Machać tu, o chłopaki, pomachać. O! O, i tak jeżdżą rowerami, ale piwo jeszcze powinni mieć. Takimi rowerami jeżdżą. A my jedziemy teraz na parking policyjny odstawić ten samochód. I najprawdopodobniej go już nie dostaną. Jeżeli będzie stwierdzone, że stworzyli zagrożenie dla życia ludzkiego albo coś takiego, to już mają po aucie. Tyle wam powiem. Szkoda mi go. A wasze zadanie jest. Piszcie tam mi w komentarzach, co to było za Lamborghini. Albo Lamborghini. Zwał jak zwał. W każdym języku się to inaczej mówi. Ja mówię Lamborghini. I też jest dobrze. Co tam jeszcze chciałem wam powiedzieć? Aha, pamiętajcie, jak przyjeżdżacie do Berlina, to nie jeździcie za szybko. Chyba, że się chcecie ze mną spotkać. To tak. To tak. To jest jedyna słuszna droga. Albo paskudnie zaparkować na miejscu dla niepełnosprawnych, albo przyjechać jakimś Lambo i poszaleć troszkę pod bramą brandenburską. Zawsze z chęcią się z wami mogę spotkać. Co tam chciałem jeszcze coś chciałem powiedzieć? Nie, aha, jeżeli tam przy przestawieniu tego Lambo jakieś to wideo będzie nie takie, to sorry, ale policjant trzymał mojego Pro, także musicie zrozumieć. Powiedziałem, że tak jakiś gramotny trochę był, no ale co za to możesz, no nie można nic więcej od statywu, od policjanta wymagać. Robił za statyw, no i to wszystko. A miłe chłopaki były. A jak wiecie, nie, ja tam z policją dobrze żyję, bo trzeba z policją dobrze żyć, z karetką pogotowia trzeba dobrze żyć, z każdym trzeba dobrze żyć. Dobra, Lambo mamy na pace, jedziemy na parking policyjny. Jak mi się jeszcze uda, to na parkingu zobaczymy, jak to Lambo od spodu wygląda, bo zapomniałem, szczerze mówiąc. Także sobie zerknę jeszcze od spodu, jak on tam wygląda. Podejrzewam, że będzie zabudowane, jakieś tam dyfuzory, będą mi to wszystko, nic więcej. Ale to zobaczymy. Poczekaj do końca. Tutaj już musi być precyzja. Teraz zobaczymy, co on tam ma pod spodem. Zobaczcie, nic do obejrzenia, wszystko zabudowane, bo ten samochód ma się kleić do drogi i on tu nic więcej nie ma do pokazania. Nic. Zawias typowy niemiecki. I to wszystko. Ciekawostka,
ceramiczne hamulce, a klocków już nie ma. U mnie on by przeglądu nie dostał. Że auto drogie, to zrobię dodatkowy jeszcze obchód, żeby potem mi nie powiedzieli, że coś zepsułem. Ode mnie to chyba będzie wszystko. Pomyślę jeszcze. Dzięki za wszystkie suby, które mi dajecie. W tamtym tygodniu dostałem chyba ze 3. Za łapy w górę, bo wiecie, dzięki temu, że wy dajecie suba i dajecie ten dzwonek, to wy możecie wybrać sobie, jakie kanały oglądacie, a nie, że YouTube wam narzuca to, co on chce. Także pamiętajcie, dajcie suba i naciśnijcie ten dzwonek tam. Wtedy będziecie mieli wgląd na to, co wy chcecie oglądać, a nie to, co wam narzucają. Chcesz, to możesz zostać też moim patronem, link w opisie. A jak ci się podobał materiał, możesz również mi postawić za moją ciężką pracę kawkę, link w opisie. Dzięki serdeczne, trzymajcie się ciepło i do następnego, muszę oddychnąć, wideo. Cześć!